Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hioto. Bardzo wam dziękuję za 50 tysięcy subskrybentów. Dla mnie jest to naprawdę rewelacyjny wynik, zwłaszcza dlatego, że nieco ponad 6 miesięcy temu nawet nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę nagrywać filmiki na YouTubie. Z tej okazji przygotowałem dla was konkurs. Szczegóły konkursu jednak na końcu filmiku. Teraz skupmy się na dość dziwnej serii reklam pewnego producenta. Ale zresztą sami zobaczcie. Co jest? Lubię patrzeć na ciebie, kiedy rozrywasz te gumy. Tak. Chciałabym dłużej na to patrzeć. Niebezpieczny jest. A, żyrafa! O, małpa! A tutaj jest słoń! Ty lubisz długie rzeczy, co? Nie specjalnie, ale... Ach, wydawało mi się. To ten niebezpieczny, co był wcześniej. Znalazłem gumę o smaku mango. Poważnie? Tak, już ci je wysłałem kurierem. Przyszły. Poproszę o podpis. Chi-chan, słyszysz mnie? Słyszę, dziękuję. Kupiłem bardzo dużo. Zjedzmy je później. Czy masz czas? Hej, Chi-chan. Czy to... Czy mogę to dotknąć? Proszę. Długi! Jak to się rozrywa? W ten sposób. Nie mogę! Przepraszam. Okej. Tak. Nie odbierasz telefonu, martwiłem się. Trochę zaspałam. Kupiłem, zjedzmy razem? Dzisiaj trochę... Poczekaj, teraz nie jest dobry czas. A, to ten gość! On tu był! Nie, to wcale nie! Dlaczego ja nie jestem tak jak on? Ponieważ... Aj, niech się stanie to długie! Przestań, to jest złe dla tych gum! Chi-chan! Przepraszam, że ci nie powiedziałem. Prawda jest taka, że nie mam długiego życia. Dlatego zawsze jak patrzę na długie rzeczy... Czuję się... Dlaczegoś tak głupio zachowałaś? To jest twoja wina. Ale to jest długie. To nie ma znaczenia, zobacz. Jeśli połączysz te krótkie gumy, to zobacz. Będą takiej samej długości. One są tak pokrojone, żeby były łatwiej do zjedzenia. On był dobrą osobą. Chi-chan, czy mogę cię coś zapytać? Co? Jak sobie wyobrażasz zaręczyny? Powiedz mi poważnie. Nie chciałbym flash mob. Flash mob to jest to takie sztuczny tłum, który nagle wyskakuje. Dlaczego? Ponieważ to jest trochę wstydliwe. Chi-chan, wyjdź za mnie. Ale długie uszy! Chi-chan! Nie! Czekamy aż do ślubu. Dobranoc, dobranoc. Proszę zapiąć pasy. Gdzie idziemy? Dlaczego?
Przepraszam. Nie mogę im zapomnieć. Gratulacje. Nie rozchodźcie się. Gratulacje. Zobacz, jaki długi samochód. Myślałam, że przyjdziesz. Długo czekałam na to. Toru-san, przepraszam. Zapomnij o mnie. Rozumiesz? Ja jestem okropną osobą. Już dłużej nie mogę. Dlaczego to zawsze się dzieje przede mną? Odkąd cię pierwszy raz zobaczyłem. O tobie. Toru-kun. Ja? To nie może być prawda. Dlaczego? My na pewno siebie zrozumiemy. Czy mogę dotknąć? Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za 50 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji przejdźmy już do konkursu. W sumie to wystarczy, że wejdziecie na mój profil na Instagramie i prawdopodobnie pierwszy post to będzie właśnie ten konkursowy, gdzie będą wszystkie szczegóły opisane. W skrócie, co będziecie musieli zrobić? Zaobserwować mój profil na Instagramie, zaobserwować profil Kitsune Haft na Instagramie i będziecie musieli w komentarzu pod postem konkursowym oznaczyć 3 osoby i napisać pomysł, co byście chcieli mieć wyhaftowane na bluzie, ponieważ właśnie nawiązałem współpracę z Kitsune Haft i oni na przykład już dostarczyli mi tą bluzę, z której jestem mega zadowolony, więc jeśli wy macie jakiś pomysł, co byście chcieli mieć wyhaftowane, właśnie dajcie znać w komentarzach, bo jeśli chodzi o nagrody tego konkursu, to do wygrania będą 2 bluzy właśnie z haftami i 3. nagroda to japońskie słodycze. Powiedzmy, pierwsza osoba, która zostanie wylosowana, będzie miała wybór, czy woli słodycze, czy bluzy, ale jeśli chodzi o bluzy, to prawdopodobnie większość wzorów, jakie wam się podoba z anime, nawet nie muszą być konkretnie z anime, jakieś takie po prostu w miarę proste powinny przejść. Ja osobiście polecam wam skorzystać z tych 2 wzorów, Spirited Away i Initial D, ponieważ są to wzory, które stworzyłem ja i jestem z nich dość dumny, tak? Oczywiście to nie było wiele roboty, ale i tak moim zdaniem to będzie bardzo fajnie wyglądać na bluzach, więc polecam wam skorzystać z tych 2, jeśli nie, piszcie swoje własne pomysły, na pewno będzie to wyglądać tak mega. Tak więc wbijajcie na mojego Instagrama, tam będą wszystkie szczegóły i detale. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za te pół roku. To jest dopiero początek, więc...